Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie, witam się z wami ja, Tościk Szczypson. Słuchajcie, jesteśmy w bunkrze, którego budowaliśmy ostatnio na live'ie, na którym było ponad 600 osób, za to wam mega dziękuję. Live był super, mimo że był krótki, ale będziemy ich robić teraz coraz więcej. Przynajmniej przez cały luty będzie ich na pewno więcej, zdecydowanie. Słuchajcie, tu są porobione pokoje. Pokoje specjalne dla Rzepki Dave'a, dla Neonka, dla Policjanta i dla mnie. Słuchajcie, na samym początku, zanim was oprowadzę po tych pokojach, zanim pokażę wam, jak ten bunkier wygląda, to zostawcie koniecznie subskrypcję i łapkę dla krówki, ponieważ krówka bardzo lubi subskrypcje i lajki, więc koniecznie powinniście to zrobić, ponieważ 70% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje kanału, więc nas by było tak dużo, gdybyście wszyscy zasubskrybowali, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby to zrobić. No i lecimy w sumie po 20 tysięcy, ponieważ już mamy 12 tysięcy na pewno, ponad, więc mamy szansę za niedługo wbić 20 tysięcy, jeżeli to będzie dalej tak leciało szybko. Dobra, na szybko oprowadzę was po pokojach. Jest burmistrz Palion, tu jest dla niego pokój zrobiony. W ogóle, po co ja zrobiłem ten bunkier? Bunkier powstał po to, żeby po prostu można było się tutaj schować, jeżeli tam na górze będzie się działo coś niedobrego. Jakaś apokalipsa zombie, czy meteoryty zaczną spadać, czy nie wiem, wszystko zacznie ginąć. Nie wiem z jakiego powodu, jakbyśmy po prostu musieli się gdzieś schować, to możemy się schować do bunkru. No i tu jest po prostu takie podstawowe wyposażenie, wiecie, biurko, żeby sobie to ktoś mógł przynieść, doniczkę z kwiatkiem, żeby mógł obserwować, czy jeszcze kwiatek zdycha, czy już nie. No i łóżko. Dwie skrzynki, w sumie jedna skrzynka połączona, piecyk i crafting, to wszystko, co potrzeba. Tak samo wyglądają reszta pokoi, różni się to tylko kolorem łóżka. No i tutaj też Davik. Up, o, ale wyjątkowy pokój jest mój. Dlaczego? Dlatego, że jak wejdziecie sobie do mojego pokoju, no, jako że ja to budowałem, no to jest wiadomo, że tu coś musi być ukryte, a jako że ja bardzo lubię ukryte przejścia, to tutaj jak mamy przycisk, uwaga, klikamy, otwiera mi się crafting. I to jest mega fajne, ponieważ jak kliknę sobie tu crafting, to mogę w ten sposób bardzo szybko wyjść z całego bunkra. Wiecie, wszyscy myślą, że jestem tam w środku i na przykład śpię w łóżku, a mnie już dawno, dawno nie ma i gdzieś sobie po prostu wychodzę. Więc tutaj można teraz sobie wyjść i uwaga, wyjdziemy pod wodą, więc no totalnie nikt się nie będzie spodziewał tego, że tu można wyjść. Tego przejścia totalnie w ogóle nie widać, patrzcie. Tu przechodzimy, no widać je, ale to jak się ktoś przyjrzy, jak ktoś biegnie, no to nie, a raczej nikt się nie patrzy tak po wodzie, nie? Tylko raczej biegną przy... Co to jest? Nie, no kto mnie sprankował? No nie, Żabka Dave mnie sprankował. Ostatnio to on tutaj miał na live'ie i on teraz mnie sprankował i zrobił mi to. Bo pewnie myślał, że to ja mu zrobiłem. O nie. Jakie zło. Dlaczego teraz w ogóle da się wejść teraz tutaj do tego domku? O nie, nie da się tu wejść. Będzie trzeba to rozwalać wszystko. Czekajcie, wyjdziemy tak. O nie, nie da się wskoczyć po tych żabach nawet. No nie, z żadnej strony? Nie no, z żadnej strony się nie da wejść. Dobra, zrobimy sobie tutaj wejście. Up, jedna główka. Ale mnie sprankowali, ale prank mi zrobili. I to akurat na odcinku jest widać. Czekajcie, założę sobie głowę Dave'a. Łup! Zostałem żabą, ale jazda, dobra. Mam głowę Herobrine'a. No nie, jak to wygląda teraz? Nawet na balkon jak wejdę, to z balkonu też się nie da wyjść, czy da się? Nie da się wyjść, o tu może... Nie, też się... Nie! Totalnie mi to zamurował tak, że nie można stąd wyjść. O nie, ale będę miał dużo rozwalania. Davik, dlaczego ty mi to zrobiłeś? No dobra. Ale ładnie to wygląda. Słuchajcie, chcę wam też pokazać to. Domek na drzewie, słuchajcie. Pokażę wam go najpierw z góry. O nie. O, to też trzeba przerobić, bo mi to neon przestawił ten kominek, ale to zrobię kiedy indziej. Czekajcie, nie tutaj chciałem pójść. Dobra, pokażę wam to w ten sposób. Chciałem pójść tam na górę, żeby to pokazać wam z góry. Ale tak wygląda domek na drzewie, który zrobiłem. Jest taki troszkę ukryty. Jest to taka jakby baza wojskowa bardziej na drzewie. Tak to troszkę wygląda. Tu jest w ogóle też drzewo tostowe. Mam nadzieję, że wam się podoba. Tutaj mam takie świetne pomysły na te budowle wszystkie. Dobra, czekajcie, idę tam do tego domku. Oprowadzę was po nim, żebyście tam, wiecie, coś wiedzieli, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. Kanały też będzie trzeba troszkę podokańczyć, ale ten prank był straszny. Dlaczego mnie tak sprankowali to? O, i właśnie, zrobiłem sobie też taki... Zobaczyłem lifehacka na internecie. Jeżeli chcecie odcinki z takich lifehacków też, które gdzieś tam znajdę w internecie i wam jakby zrobię je na Palionowie, to koniecznie piszcie w komentarzach. To będziemy takie rzeczy robić również, żeby po prostu
No zrobić taki jakby leżak, wiecie, to jest mega fajne, bo tu można w sumie spać w nocy, tylko nie ma nocy teraz. O nie! Ten się psuje, czekajcie. Na szybko, bierzemy to. Trzeba go uleczyć, bo on mi jest potrzebny do pilnowania tu porządku. Dobra, uleczyliśmy go, nie mamy teraz, żeby tam zastąpić ten blok, ale to zrobię później. Tu, jak mówiłem, jest tostowe drzewo, toasted tree. Więc wygląda śmiesznie moim zdaniem. Fajne jest to tostowe drzewo. Dobra, wchodzimy do mojego domku na drzewie, w którym myślę, że można by było nawet w sumie zamieszkać. Co wy o tym myślicie? Ponieważ tu jest dużo miejsca i ten domek to jest taki jeden mój domek, ale tutaj jest tak fajnie, jakoś tak przytulniej. Tu można tu coś schować, mamy jakieś piecyki, inne takie, lampki, kurcze, mamy nawet ender chesta, w którym, o, mamy elytrę, więc można by było, o, możemy zrobić ten, żeby go odnowić, ten blok tam, odłożę sobie do główki tej, dlaczego nie w sumie, i elytrę możemy zabrać w sumie, w sumie to się przelecę nad całą wioską, pokażę wam, jak wygląda z góry. No i jak tutaj wejdziemy sobie jeszcze piętro wyżej, no to tutaj mamy taki punkt widokowy tak naprawdę, widać mój statek, widać tu wszystko, jak to wszystko powstało, tu jest tyle rzeczy pobudowanych, słuchajcie, to tak pięknie wygląda, cudnie to wygląda moim zdaniem. O, wow, nie umiem latać tym, ale ładnie to wygląda, mi się tak podoba tutaj to palionowo, nie wiem, możecie napisać, jak wam się podoba, ale no mi się mega podoba. No wygląda super, ta fontanna szczęścia też. W ogóle nie widziałem jej jeszcze. Nie wrzuciłem nic do niej, a ona ponoć szczęście daje, więc w sumie to warto by było spróbować. No i te głowy, jak to wygląda? O nie, jakie zło, dlaczego Dave mi to zrobił? Jak to... O, ała! Wow, prawie się rozbiliśmy, słuchajcie. Dobra, ej, lecę na ten budynek. W sumie to... Nie miałem okazji jeszcze sobie tak polatać tą elytrą, a w sumie to jest me... O nie, nie wyląduje tak. Ła. To jest mega fajne. Ej, w ogóle to... Tutaj też, tej zjeżdżalni, ani razu nie użyliśmy jej na odcinku. A też by się przydało coś tutaj zrobić z tym. Co to jest? Ale tu powstaje jakaś mega długa kolejka. Wow, jakie to jest wysokie! Widzicie to? O masakra. Nie widać prawie końca, czyli nie wiem, to jest już najwyższy punkt? Najwyższy. Limit wysokości budowania to 256 bloków. Jesteśmy na 250 poziomie? 255. A to jest 256, bo tory. Czyli... O nie, ale masakra. Totalnie jesteśmy już tak wysoko. Ej, dobra, słuchajcie, robię challenge. Skaczę na dół i... Zaczynam lecieć elytrą w najpóźniej jak się da. Najwyżej się rozbijemy. Dobra, uwaga, lecę. Spadamy. O, nie! Nie zadziałała mi elytra. O nie, musimy tam szybko biec. Odrodziłem się tu przy tym łóżku. Szybko, bo moje itemy tam są. O nie. O nie, dlaczego ja tak padłem? Tu też w ogóle zrobiłem tratwę i mostek. Myślę, że ładnie to wygląda. W ogóle wszystko znalazłem i na internecie, nie będę oszukiwał. Ale bardzo mi się podobają te różne sposoby na budowanie. Jakie to jest długie. Dobra, lecimy tam szybko. O nie, zginąłem na odcinku, dlaczego? Tak nie miało to wyglądać. O nie, i teraz które to było drzewo? Czekajcie, to będzie gdzieś tam. Bo ja na drzewie wylądowałem, nie zadziałało mi to. Tak, tego się bałem właśnie, że ja nie będę wiedział, jak tą elytrę użyć. O nie, ale dramat totalny. Albo mogłem sobie ten użyć fajerwerki. Aj, mogłem, nie użyłem. O nie, ale pech. Dobra, czekajcie, gdzie to było? Tu gdzieś dalej. O, mamy itemy, jeny, jak dobrze. Dobra. Tu, czy tu coś spadło? Nic nie spadło. Ej, dobra, to się nie rozwaliło tak bardzo po mapie. To dobrze w sumie. Dobra, muszę sobie teraz wszystko poukładać. Bierzemy hełmik. Pum. To mieliśmy tak. Ten blok. Zróbmy sobie tak. Okej, możemy teraz lecieć z powrotem do wioski. Ej, to latanie elektronów jest mega fajne. Co to jest diamentowe? Coś powstaje tutaj. Ło, jaki posąg! Widzicie to?
Jaki se zrobił posąg Dave? Ej, mam pomysł, słuchajcie, mam pomysł. Idziemy po moją głowę tosta. Ała! No nie, ja nie umiem latać tym elytrą. Nie, to jest niebezpieczne. Czekajcie, tam jest moja głowa tosta. Ale mam ją też dużo na drzewie, więc może tą zostawię, a pójdziemy po tą na drzewie. O nie, jak padłem. Prawie padłem. Rozobierzmy jedną głowę jakoś taką. Ta jest chyba najmniej potrzebna tutaj. Najwyżej sobie jeszcze zrespimy jakąś. I idziemy teraz tam do tego posągu dorzucić mu moją głowę. Dobra, muszę się nauczyć tym latać. O ty kurczę, chodź tu. Wow! Dlaczego mnie podpaliło? Dlaczego? Jak to się wydarzyło? Dobra, uwaga. Ale to jest dobre. Ej, czekajcie, bo ja też miałem gdzieś w ogóle głowę od Neona. Ała! A nie, znowu zginąłem! Dlaczego? Drugi raz na odcinku. Nie umiem latać tą elytrą. To jest niebezpieczne narzędzie dla mnie. O nie, ale się rozwaliłem znowu o murek. O nie, jak mi teraz przykro. Dobrze, że tu się rozwalam, a nie gdzieś, kurczę, nie wiadomo gdzie na mapie, bo by było mi przykro strasznie, jakby mi wszystko znikło. O nie, dobra, tak. O, ten blok też naprawmy. I miałem gdzieś głowę Neona. Czekajcie, znajdę też głowę Neona, to ją tam dorzucimy. Tylko nie wiem, gdzie ją miałem. Ajajaj, mogę już jej nie mieć. No nie, chyba już jej nie mamy. No dobra, trudno. Dobra, czekajcie, wyjdziemy. O nie, ała. Dobra, wychodzimy tutaj. Bo chcę wylecieć tam na górę. Ale może bez fajerwerki. No nie, no to było piękne szybowanie, to nie? Dobra, słuchajcie, o, prześpimy się jeszcze w tym łóżku na koniec. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że wam się bunkier podobał i to jak was oprowadziłem po tej wiosce, teraz troszkę wam pokazałem więcej, żebyście wiedzieli, co tu się dzieje. No i w następnym odcinku już lecimy z następnymi rzeczami. No i też w tym odcinku zostałem mega niefajnie sprankowany tutaj przez Davika. Dlaczego on to zrobił? Ale głów mi tu dał. To teraz będę się wszystko rozwalać, a je tak wolno się rozwala. To będzie strasznie ciężkie. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, łapka w górę, subskrypcja. Do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19. Pa, pa!